jakie święto mamy 14 lutego? No walentynki, oczywiście. Święto, świętego Walentego, Walentynki. I don't know. Walentyn. A u was też w Czechach macie walentynki? Taki walentyn. Walentynki. Walentynki. Na pewno pan nie wie? Nie wiem. A święty Walenty mówi coś panu? Wow, trochę tak. Trochę tak. Ma pan Nawet więcej niż trochę. Tak, wiem. Proszę mi powiedzieć, jakie? Walentynki. To jest takie coś, że to się daje komuś, na przykład jak się kogoś kocha, albo jak się kogoś lubi. A ma pan swoją walentynkę? A czy mam walentynku? Ja to jest kobieta, albo osoba, którą darzy pan miłością. Ano, mam. Teraz już nie. To jest okres emerytalny i już uspokoić się trzeba w tym żywobyciu całym. No nie, ja jutro odlatuję, w związku z tym walentynki będę obchodzić w grupie, gdzie walentego nie będzie. Oczywiście, że mam. Tak, mam i to więcej. Tak, żonę. Żonę. Tak, mam. A jak pan tą miłość ukazuje? Kitka. Kitka. Moje sercem. Na różne sposoby. Można zaprosić do restauracji. Można kupić kwiaty, do czegoś słodkiego kupić. Różne sposoby są. Ojejciu. No miłością, przede wszystkim miłością do żony i do dzieci, no. Dokładnie. Bo to jedynie teraz zostało. Okazywania, przytulanie, głaskanie, czytanie książek tym najmłodszym. Co mogę jeszcze powiedzieć? Że go kocham bardzo. Tak. To się okazuje. Przytulania, pocałunki. Tak. Milczenie czasem też. Też trzeba. Tak. Rozmowy. Tak. No, różne. Celebrowanie urodzin, uroczystości, rocznice ślubu. No, tak. Kolacje, jak... kolacje przy świecach, o, to bardzo często. Jakieś wieczorki przy jakichś dobrych filmach, seansach. Czy nami też? Tak. Jakieś sprzątanie, gotowanie? Oczywiście. Pranie, sprzątanie. Nie wiem. Ja tylko wiem, jak swoją miłość okazywać do mojej córeczki, która jest w Katowicach. Szczególnie ją pozdrawiamy. Już dorosła, bardzo dorosła. Już wnuczątki, już jestem pradziadkiem. No nie wiem. Jeszcze nie przemyślane jest. Jeszcze nie sprecyzowane. Natomiast nie wiem jeszcze, jak to jest. Czyli plany będą dopiero się, że tak powiem, kreowały. A co by pan miał, jakie by pan miał radę do tych, co jednak tej miłości nie mają? No poprawiam, aby ją mieli. Dokładnie. A jak ją znaleźć? Kaj i szukać. A, tak te problem tej. Do cieśniny szukać. No żeby się odważyli i ruszyli do przodu. I szukali. Kto szuka, ten znajdzie. No, po prostu nie mają swojej walentynki, to trzeba szukać i szukać. I do skutku. I do skutku. Tak. Szukać. Szukać, całe życie szukać do skutku. Szukać do skutku, bo gdzieś ta walentynka jest. Możemy zdradzić widzom imię? Chce pan pozdrowić swoją walentynkę? Tak, bardzo bym chciał. To proszę powiedzieć. Izalek Greska. Już powiedzieliśmy, Jowitka. Także serdecznie pozdrawiamy i wszystkiego dobrego na walentynki. Dziękujemy też. Pięknie. Proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, jak pani Walenty ma na imię, bo chcemy go serdecznie pozdrowić. Władysław, Władek, Ładzio. Tak jak pozdrawiam moją mamę. Tak jak ma na imię? Agata. Agata, a twoja mamusia? Ja pozdrawiam całą rodzinę. Super. No to dziękujemy dziewczyny bardzo. Do widzenia.